jesteśmy teraz na placu jakimś... jak to się nazywa? Kurwa, no nie. Dobrze, że sam chmurem. Jakby słońce świeciło, to by było strasznie gorąco. Weź sobie jakąś kartkę, ja ci dam dane. Dane masz takie. To są niedawne rzeczy. Po międzylądowaniu w Madrycie docieramy w końcu do Buenos Aires. Po niemal 13 godzinach w autokarze docieramy z Buenos do Mendozy, gdzie załatwiamy permity, żarcie, gaz. Kolejna krótka podróż do wioski o wdzięcznej nazwie Los Penitentes. To nasza ostatnia cywilizacja. You have each of the permits or just one? Okay, you go, immediately. Jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się dolina Rio Orcones. Jesteśmy na 3300 metrów, konfluencja 3300. Hola. How's it going? Good, how you do? Yeah, not so bad, thank you. I tam jest nasza Ania. To chyba jest nasz sprzęt. Jadą nasze muły. To jest Michał. On jest z nami cały czas. Ja, dzień dobry Państwu. Polska, Katowice. Jak się idzie, Michał? Chujowo. Przepraszam szanownych telewidzów, idzie się bardzo ciężko. Hola. Część gratów, co pojechały, to są nasze graty. Jesteśmy na wysokości, nie wiem, 400-450. Za tym wzniesieniem jest Plaza de Mulas. To jest Aconcagua, ale wierzchołka nie widać. Bartas był dzielny, halo. Bartas, jesteśmy dumni z ciebie, tak sobie poradziłeś. Yeah. Że wyszedłeś i filmujesz. Yeah. Nie wiem jak to zrobiłeś, że wszedłeś tutaj pierwszy. Jedno drugiego nie wyklucza. Widziałem raz, podkładałeś nogę Adamowi. I tak cię doszliśmy. I tak byłeś pierwszy. Jesteśmy w tej chwili na prawie 5600. Gotujemy, pijemy, śmierdzimy. Bo tam przeklinasz strasznie. Co ty gadasz? Może ktoś, kto kulturalnie się potrafi wypowiadać, coś powie. No ale ty jesteś taką medialną osobą, a zawsze tylko machasz do kamery, nic nie mówisz. Plaza de Mulas, 4350. Tego dnia mam zaszczyt stanąć na szczycie z Ryszkiem Pawłowskim oraz jego klientami komercyjnymi. Wspólnie robimy sobie zdjęcia i gratulujemy. Familia Rachio, para Max. What's your name? My name is Max, Maximiliano. Adam, powiedz gdzie jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy w Iguazu, bo mamy serdecznie dosyć suchego powietrza, niskich temperatur, liofilizatów. Nie przesadzasz trochę? Masz oto na liofila?
No i teraz wypoczytamy. Teraz mamy wakacje. A powiedz mi, co robimy jutro? Jutro idziemy zwiedzać największe wodospady na świecie. Czyli znowu obowiązki. Czyli znowu obowiązki, tak. Zero przyjemności. Znowu będzie szybciej i dużo pić. I gorąco, Kubka będzie. Do woreczka. A w jakim miejscu jesteśmy? Jak to się nazywa? Jesteśmy w Iguazu, Puerta del Iguazu. Na styku trzech krajów. Jutro będziemy zwiedzać wersję argentyńską, a pojutrze brazylijską. Paź z tą kamerą, jak ten w ogóle paparazzi. Każe ludziom mówić jakieś rzeczy do kamery. Sam coś powiedz. Chodź, chodźcie na basen. Uważaj na wodę! Wariat czy co? To jest świetny moment, żeby zapytać, jak ci się wyjazd podobał. Tak odpoczywamy po wspinaczce na 6962 metry i jest... Jak jest? Jest wypas. Oczywiście każdemu z nosa schodzi skóra. Jest super. Dyrektor. Ja myślałem, że tym będziemy płynąć. I się wszystko to... Tyle dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Cztery razy nawijaliśmy tam i z powrotem. Bartek, ja jeszcze dzisiaj nie byłem. Ja. To 69. minuta dzisiejszego nagrania. Wodospad, szum wodospadu. Warta, skręcisz coś? Kręć. Po lewej stronie to jest Paragwaj, rzeka Parana, tutaj Brazylia. Natomiast ta rzeka to jest rzeka Iguazu, która oddziela go od Argentyny. Argentyna, Brazylia, Paragwaj. Hello everyone, I hope you enjoyed the video. There is much more to come, so see you next time. Film dedykuję wszystkim uczestnikom wyprawy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i niezapomniane wrażenia.